Cześć, Jakub Polkowski, motogen.pl. Słuchajcie, jest ze mną dzisiaj Piotrek, zwany Szymkiem, i opowiem Wam o bardzo ciekawym motocyklu, który tutaj się znajduje. Jest to Aprilia Mana 850. Co to za motocykl, co jest w nim fajnego i dlaczego w ogóle poruszamy temat i przedstawiamy ten motocykl jako ciekawy? Słuchaj Kuba, jest to motocykl klasy średniej, naked bike. Wydawałoby się na pozór niczym nie odróżniający się od tego typu konstrukcji na całym świecie, natomiast jego taką cechą charakterystyczną jest to, że posiada automatyczną skrzynię biegów. Czyli automatyczna skrzynia biegów. Mamy coś takiego w Hondzie NC750, ale przypuszczam, że tutaj powstało to dużo, dużo, dużo wcześniej. Jest to rozwiązanie, wydaje mi się, dosyć oczywiste, dosyć proste, gdyż jest to skrzynia wcześniej przez koncern Piaggio stosowana w różnego rodzaju skuterach i tego typu konstrukcjach. Najprostsza skrzynia oparta na paskach, rolkach i czyli bezstopniowa. Tak? Bezstopniowa skrzynia biegów, dokładnie. Jasne. Ile to ma koni? Wiesz co, ma w granicach 78 koni mechanicznych. Tak podaje producent. Widzę tak, radialne zaciski, widelec upside down. Co dalej? Widzę olbrzymi zbiornik paliwa, który się wydaje zbiornikiem paliwa. A co to jest naprawdę? Słuchaj, to jest schowek na rzeczy podręczne, aczkolwiek jak dobrze się uprzeć, na małą wycieczkę też można się w ten schowek spłakować. W tej chwili na przykład w nim schowany jest, mogę zaprezentować, pełen integralny kask. Wystarczy to dokonać przy pomocy pseudozamka centralnego. Proszę, z tego schowka można swobodnie wyciągnąć kask integralny. Schowek jest podświetlony. W schowku w środku znajduje się również gniazdko 12V, w którym można sobie spokojnie podpiąć telefon czy jakieś inne urządzenia. Okej, okay, a gdzie w takim układzie znajduje się zbiornik paliwa? Pewnie pod tylnym siedzeniem. Tak, zbiornik paliwa znajduje się pod tylnym siedzeniem. Dostęp do niego jest też tak troszeczkę nietypowo. Właśnie lubią nietypowe rzeczy. Mianowicie zaraz pod lampą w tylnej części znajduje się zameczek, w którym otwiera się. Na zawiasie wygodnie. Tak jest. Ewentualnie oprócz tego, że mamy tutaj miejsce na paliwo, jest również ręczny taki przycisk, który powoduje otworzenie schowka. Jakby na przykład brak było napięcia w akumulatorze. A, czyli to jest elektromagnetycznie otwierane, tak? Tak, to jest elektromagnetyczne. Okej, okay. Silnik, skrzynia biegów, napęd finalny łańcuchem. Mhm. No dobra, jaka jest historia tego motocykla? Jak długo go masz w ogóle? Kuba, jeśli mogę jeszcze wtrącić odnośnie skrzyni biegów, bo dosyć ważnej rzeczy, mówiąc o skrzyni skuterowej, nie powiedzieliśmy. Ta skrzynia ma jakby dwa tryby pracy. Pierwszy tryb pracy jest to tryb w pełni automatyczny, czyli taki jak w skuterze, z tym, że z przełączeniem na warianty road, czyli droga, sport, czyli sportowy, gdzie przeciąga bardziej obrotami, no i rain, czyli na deszcz, bardzo mocna elektronika ogranicza spontaniczność tego silnika w przeniesieniu na napęd. Natomiast drugą pozycję ma na tak zwane przełączenie biegów ręczne i wtedy elektronika powoduje to, że jest 7 wirtualnych biegów, które można przełączać bądź przy pomocy łopatek znajdujących się przy kierownicy, bądź też, jak tutaj widać, standardowej dźwigni przy lewej nodze do zmiany biegów. Okay. Czyli to jest niesamowita moim zdaniem zaleta tego pojazdu, ponieważ wiem, że wśród motocyklistów skutery są postrzegane jako troszeczkę pojazdy drugiej kategorii, że nie można przygazować, że nie można zredukować, że nie można strzelić tłumik, szczególnie przy silniku widlastym. Natomiast dzięki temu rozwiązaniu bez problemu można tymi biegami operować. Osoba znajdująca się na zewnątrz zupełnie nie zorientuje się, że to jest skrzynia automatyczna. Jeszcze warto wspomnieć o tej skrzyni, że ona jest dużo prostsza do ewentualnej naprawy i dużo tańsza w naprawie niż skrzynia dwusprzęgłowa. Tak, tu przejdziemy do historii, bo przerwałem Ci pytanie dotyczące historii. Ja ten motocykl kupiłem bezpośrednio we Włoszech od takiego Tomasa. Nie będę opowiadał o całej historii, jak na niego trafiłem. W końcu Tomas chciał ten motocykl oddać w rozliczenie do serwisu Aprili. Ja go przejąłem, wyłożyłem mu gotówkę i przywiozłem go do Polski. Ponieważ raz, że podobał mi się ten motocykl, dwa, że nie ukrywam, że też była dosyć atrakcyjna cena, trzy, że przede wszystkim motocykl był w perfekcyjnym stanie technicznym. Co zresztą zostało sprawdzone w ASO tutaj w Polsce.
No i wracając do tego pytania, jeśli chodzi o serwis i o takie rzeczy skrzyni. Pierwszą rzeczą, jaką w ogóle zrobiłem po sprowadzeniu do Polski, po legalizacji, to oddałem go do autoryzowanego serwisu Aprilii. Tam sprawdzono, ponieważ niepokoiły mnie delikatne stuki w tej skrzyni. Okazało się, że przy składaniu włoscy serwisanci nie dołożyli jakiejś tam redukcji, jakichś uszczelek po prostu drobnych. To zostało od razu naprawione. Przy okazji skrzynia dostała nowe oprogramowanie wgrane plus kalibrację. Mówię, powtarzam za nimi, nie wiem co to za czary były. W każdym bądź razie, i wymieniona została przepustnica, która też troszeczkę nie domagało. Przejawiało się to tym, że motocykl potrafił przygasać. Natomiast jeśli chodzi o skrzynię, to jest to tak ciekawie skonstruowane, że przy jakichś bardzo mocnych obciążeniach on ma dwa tryby. Pierwszy tryb to się żółta kontrolka ostrzegawcza zapala i wtedy po prostu albo trzeba zmienić bieg, albo przy trybie automatycznym trzeba troszeczkę odpuścić gaz, ponieważ moc silnika, no nie powiem, że rozwali tą skrzynię, ale może zwyczajnie ją uszkodzić. Natomiast po tych wszystkich czarach w autoryzowanym serwisie nie udało mi się jej wprowadzić w tryb czerwony, czyli awaryjny, bo też taki tryb ma. Jest to też kolejne zabezpieczenie przed uszkodzeniem tej skrzyni. Wchodzi w tryb czerwony, trzeba zjechać na pobocze, wyłączyć motocykl, chwilę odczekać, włączyć, wszystko znika. Włoszka, nietypowa Włoszka z automatyczną skrzynią biegów. Jak się z tym żyje? Jak z awaryjnością? Czy z kosztami utrzymania? Wiesz co, Jakub, powiem tak, to jest już mój kolejny motocykl, drugi włoski. Poprzednio też posiadałem Aprilę, też słyszałem straszliwe opinie o awaryjności włoskich motocykli. Powiem tak, nie odczułem. Zasada jest taka, i to podejrzewam, ze wszystkimi motocyklami, jeżeli się dba, to się ma, mówiąc krótko. Czyli trzeba pilnować wszelkich rzeczy związanych z poziomem oleju, trzeba używać dobrych olejów. Jakim oleju jeździsz? Wiesz co, jeżdżę w tej chwili na Castrolu Power 1. Poza tym trzeba bardzo dbać o stan zestawu napędowego, smarować łańcuch. No po prostu trzeba, mówiąc krótko, o każdy pojazd zresztą, trzeba dbać. Wtedy on się odwdzięcza nam bezawaryjną jazdą. Powiem tak, nie miałem z nim żadnego problemu. No. Okej, okay. A w takim razie chciałbym od Ciebie usłyszeć a propos wrażeń z jazdy, bo ja przyznam, że jak jeździłem, dlaczego cały czas się odwołuję do Honda NC700 czy NC750, ponieważ to był w zasadzie jedyny motocykl, oprócz tam powiedzmy Afriki Twin, z automatyczną skrzynią biegów, w którym jeździłem. I na przykład w trasie, na wyjściu z zakrętów, tam gdzie jest bardzo dużo skrzyżowań bądź bardzo dużo zakrętów, ta skrzynia była sprzymierzeńcem kierowcy. Jak to wygląda w przypadku Aprilii? Czy ona jak gdyby muli te osiągi tego silnika, czy wręcz przeciwnie, jest tak, że po prostu jest cały czas fajnie i... Absolutnie skrzynia w żaden sposób nie przeszkadza, ani nie powoduje, że ten motocykl w jakimś stopniu gorzej jeździ. Ba, powiem nawet tak, jeśli chodzi o jazdę miejską, no jest to w ogóle rzecz nie do przecenienia. Pewnie każdy z motocyklistów nieraz miał taki przypadek, że nie zdążył na skrzyżowaniu wrzucić pierwszy bieg, nie zdążył przełożyć nogi. To są obrazki generalnie bardzo częste. Tutaj ten problem praktycznie nie występuje. W jeździe miejskiej przy trybie automatycznym jest to czysta przyjemność. Lewa ręka odpoczywa, ponieważ motocykl nie posiada jako takiego sprzęgła, więc absolutnie tutaj nie przeszkadza. Jeśli chodzi o trasy, zrobiłem parę tras, część w terenie pagórkowatym i trakcja tego motocykla, rama kratownicowa plus zawieszenia, które no, nie powiem, że są z najwyższej półki, ale są trochę lepszymi podzespołami niż te, które się stosuje u konkurencji, powoduje, że motocykl przepięknie jeździ po zakrętach, przepięknie wychodzi z zakrętów, ma bardzo duży margines dozowalności, bezpieczeństwa, uślizgi tylnego koła, delikatne unoszenie przedniego koła, no nie postawi się na nim świece takie jak w klasycznym motocyklu, bo nie ma sprzęgła, więc tutaj to jest trochę trudniejsze. Natomiast no, w żaden sposób to, że jest automat, nie dyskredytuje tego motocykla, nie powoduje, że jest on jakimś takim, nie wiem, żebym nie wyszedł na szowinistę, damskim motocyklem. W pełni użytkowy, bardzo przyjazny przede wszystkim dla kierowcy motocykl. Szymek, spotkałeś inny taki egzemplarz w Polsce? Szczerze ci powiem, że nie. Okej, okay, a gdzieś na forach czy w ogłoszeniach czasami się przejawiają? Rzadko w ogłoszeniach. Przyznam się, że wiesz co, polowałem trochę na ten motocykl, bo liczyłem na to, że moją ślubną spróbuję w motocyklist ubrać. Kupiłem jej w tej chwili, dwa lata temu skuter
Piaggio 125, bo nie posiada jeszcze uprawnień do jazdy na dorosłym motocyklu i myślałem, że jakoś się zarazi i w przyszłości może ubiorę ją w ten motocykl, no bo ma cały czas problem z koordynacją, jeśli chodzi o zmiany biegów. Natomiast zostawiłem go dla siebie jako drugi motocykl, bo akurat w tamtym czasie, kiedy kupowałem, posiadałem jeszcze oprócz tego bardzo duży motocykl turystyczny, który nie do końca dobrze sprawował się w mieście. Ja powiem tak, jak znam Szymka, to pewnie tych motocykli jest z 5. Natomiast słuchajcie, dobra informacja dla czytelników jest taka, że jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to być może ten motocykl będzie do sprzedania. Tutaj ewentualne osoby, napiszcie do mnie na maila, dam Wam namiary na Szymka. Natomiast co jeszcze o tym sprzęcie można było powiedzieć? Ja Wam powiem tak, nie miałem jeszcze nim okazji jeździć. Zapraszam. Zaraz zapewne się przejadę. Natomiast słuchajcie, jestem zachwycony, jak ten motocykl odstaje od wielu konstrukcji z początku lat 2000. Przede wszystkim układem hamulcowym. Automatyczna skrzynia biegów, wcześniej niż Honda praktycznie. Co dalej? No takie patenty jak zbiornik paliwa ukryty w ogonie, no już były chyba w BMW F650 czy tam w tej Aprili Moto 6,5, coś takiego było. Były. Ale tak naprawdę jest to bardzo nowoczesny motocykl. Założenia konstrukcyjne jak gdyby bardzo takie są aktualne. No dalej on się nic nie zestarzał. Jeszcze wiesz co, chciałem Cię spytać o tą szybę i o kufry. Czy powiedzmy ten zestaw pozwala Ci na wyjazd na cały urlop, czy nie wiem, czy czegoś tu brakuje, czy coś byś w ogóle w tym motocyklu zmienił jako użytkownik? Kuba, wiesz co, czy urlop to nie urlop, spędzam na innym motocyklu, natomiast no, lubię dużo jeździć, lubię dużo zwiedzać, w związku z czym przystosowanie go delikatne do jakiejś tam podróży weekendowej bardziej spowodowało to, że ubrałem go w te rzeczy, to znaczy delikatną szybkę, moim zdaniem trochę za małą, no ale zostawmy już to. Te handbary to jest polski wyrób rzemieślniczy, bardzo przyzwoite, no plus kufry Givishada, które dają jakąś tam możliwość spakowania podstawowych rzeczy. Słuchajcie, ale ja tutaj do Szymka wypowiedzi dodam jeszcze tylko to, że tak naprawdę w tym sprzęcie dzielność turystyczna jest, tak jak wspominaliśmy, bardzo mocno poprawiona poprzez ten zbiornik, który mi ile tam, z 8 litrów wchodzi, prawda? No, pełen kask integralny. Na dobrą sprawę, na weekend jadąc, samotny facet może sobie tutaj kąpielówki, kilka parę slipek, skarpetek i koszulek i shirtów wsadzić i bez tej całej tutaj z tyłu zabawy bryknąć nad morze. Nie ma problemu najmniejszego. Dobra, ja Szymka czasu już więcej nie zabieram. Szymku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Będę chciał jeszcze rundę na pewno tym motocyklem. Zapraszam do przeczytania materiału, który pojawi się razem z publikacją tego filmu. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Szymek, dziękuję. Dzięki bardzo.